Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj chciałabym Was zaprosić na dzień z życia, który dla mnie często gęsto zaczyna się od dużego kubasa czarnej herbaty. By the way, zaufajcie mi, robienie herbaty jedną ręką nie należy do rzeczy prostych. Jak wiecie, mam obecnie kwarantannę, w związku z czym życie jest, no, delikatnie mówiąc, obrócone do góry nogami. Między innymi o której godzinie wstaję. Budzę się zazwyczaj koło godziny, czy budziłam się, jak miałam zajęcia rano, koło godziny 8. Natomiast teraz, jak już nie mam zajęć, to wstaję zdecydowanie później, ale również chodzę spać później. Także cóż, jestem w stanie sobie tę sytuację wybaczyć. Co poza tym Wam mogę jeszcze ciekawego powiedzieć a propos moich poranków? Herbata, prysznic, albo odwrotnie. Prysznic, herbata, ogarnięcie się i siadamy do zajęć albo do nauki. Nie, wszystkie nie należy do wygody. Także mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawy filmik. Znaczy, osobiście sama lubię oglądać dni z życia, także wcale Wam się nie dziwię. No i co? Lecimy z pierwszą częścią dnia, czyli z zajęciami z chirurgii, jeżeli dobrze pamiętam. Jednym z pytań, które mi zadaliście, było to, jak wyglądają zajęcia, jakie mam zdanie na temat zajęć prowadzonych w trakcie kwarantanny. Cóż, muszę przyznać, że to bardzo zależy. Miałam kilka zajęć, że tak to określę, w sensie, wiecie, kilka przedmiotów. Miałam psychiatrię, miałam ginekologię, teraz jestem w trakcie kręcenia tego materiału w trakcie chirurgii, natomiast w rzeczywistym czasie mam zajęcia z urologii i miałam też jedne zajęcia z komunikacji medycznej. Wszystkie te zajęcia miały swoje wady i zalety, co można się spodziewać po ich charakterystyce. Osobiście najmniej podobały mi się zajęcia z ginekologii, dlatego że po prostu kompletnie nic z nich nie wyniosłam. Dla mnie była to strata czasu i pokazało, jakby potem było widać to w trakcie egzaminu ustnego, gdzie było po prostu jedno z zagadnień, które było dosyć proste, kompletnie nie zrozumiałam. To znaczy, wiecie, to była definicja, ale uczyłam się tego sama, a nie zostało mi to przekazane na zajęciach, w związku z czym no, ciężko jest niektóre rzeczy z medycyny zrozumieć, jeżeli ktoś nam tego nie opowie, szczególnie jeżeli potem mamy mało czasu do egzaminu. Jeżeli chodzi o zajęcia z psychiatrii, to były one poprowadzone naprawdę genialnie. Nie mam tutaj jakby nic do zarzucenia zakładowi. Wyglądało to tak, że po prostu część zajęć była prowadzona w ten sposób, że w momencie, kiedy powinniśmy być w przychodni, to lekarz, który zdalnie rozmawiał i konsultował pacjentów, włączał po prostu za zgodą pacjenta mikrofon w telefonie, dzięki czemu mogliśmy posłuchać całą rozmowę i jakby bardziej tak zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Oczywiście w tych dziwnych czasach, ale mimo wszystko było to w miarę zbliżone do rzeczywistości. I również zajęcia tutaj seminaryjne z psychiatrii były poprowadzone bardzo, bardzo przyzwoicie. Zajęcia z komunikacji to był niestety jeden dzień, ale mieliśmy świetnie przygotowane, w moim odczuciu, materiały na platformie e-learningowej. I poza tym zajęcia, które były przeprowadzone zdalnie, normalnie odbywające się w centrum symulacji, były... Kurde, ja generalnie nie jestem fanką takich zajęć, które mają rozwijać naszą umiejętność komunikacji i tak dalej. Nie do końca się w tym odnajduję, że tak to określę. Natomiast te zajęcia były poprowadzone w formie scenek, gdzie po prostu student i aktor, który odgrywał pacjenta, byli połączeni, po prostu, wiecie, kamery były włączone, o tak. I były to naprawdę mega realne scenki. Ja brałam udział w dwóch scenkach, nikt się nie chciał zgłosić, także wiecie. Jak już mam okazję, to czemu by nie skorzystać? I też Wam polecam, że jeżeli macie możliwość brania udziału w jakichkolwiek zajęciach, to się nie krępujcie, bo to jest po prostu wszystko jakby dla nas i my na tym najwięcej korzystamy, jeżeli możemy czynnie brać udział. Ja po odegraniu jednej ze scenek po prostu byłam nie to, że roztrzęsiona, ale wiecie, taka... miałam poczucie, jakbym faktycznie brała udział w realnej rozmowie z pacjentem, który ma konkretny problem i muszę przekazać mu konkretną, trudną informację. Także bardzo żałuję, że te zajęcia były takie krótkie i uważam, że powinny być prowadzone po prostu od trzeciego roku studiów, od momentu, kiedy mamy kontakt z pacjentami, kiedy są zajęcia kliniczne. Takie zajęcia powinny być przynajmniej raz w semestrze.
Następnie mieliśmy zajęcia, znaczy ja miałam zajęcia tak zwane obieralne. To było też pytanie, jakie wybrałam bloki obieralne. Wybrałam chirurgię i urologię. Chirurgia z oczywistych względów, urologia, bo najbardziej chirurgiczna. Poza tym urologia mi się podoba jako dziedzina medycyny. Zajęcia z chirurgii były obieralne, poprowadzone w takiej formie, że mieliśmy część tak zwaną teoretyczną, gdzie każdy uczestnik przedstawiał jakąś prezentację na tematy wybrane z listy podanej przez zakład, a potem była część teoretyczna, część praktyczna, która miała zastąpić nam ćwiczenia, gdzie po prostu w większości przypadków asystent puszczał nam jakiś film dostępny w internecie albo z własnych zbiorów i mogliśmy w ten sposób zobaczyć po prostu operację. To jest o tyle fajne, że często, no umówmy się, jeżeli jest dużo studentów na bloku operacyjnym, to większość gówno widzi, także takie są niestety realia. I teraz są zajęcia z urologii, które są przede wszystkim oparte na e-learningu, natomiast mamy raz w tygodniu spotkania, i których celem, zgodnie z tym, co nam opowiadał doktor, jest nie tyle nauczenie nas urologii, ale przybliżenie po prostu specjalizacji, żeby łatwiej było nam dokonać wyboru, czy chcemy pójść tą ścieżką, czy też nie. I moim zdaniem to jest bardzo fajny pomysł, bo jednak te bloki obieralne mają w dużym stopniu ułatwić nam podjęcie decyzji dotyczącej tego, co chcemy robić w życiu. Także to jest moja opinia dotycząca tych zajęć, które ja miałam. Natomiast co mogę powiedzieć? Ja robiłam filmik na temat zajęć w formie e-learningowej wcześniej, w sensie jakie są moje odczucia dotyczące zajęć prowadzonych w trakcie kwarantanny. I teraz miałam już więcej tych zajęć, więc trochę bardziej mogę się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o formę, to ja osobiście bardzo lubię mieć dostęp do wszystkich materiałów, szczególnie jeżeli są one opracowane z komentarzami w formie prezentacji, do których mam w każdej chwili dostęp. Nie mam ograniczonego czasu, który mogę poświęcić na tą prezentację, tak jak w przypadku na przykład... jeszcze miałam, przepraszam, medycynę rodzinną. Zapomniałam kompletnie, że miałam medycynę rodzinną i egzamin z medycyny rodzinnej. Wynika to z tego, że po prostu zajęcia z medycyny rodzinnej wcześniej odbyłam, natomiast teraz miałam po prostu w formie e-learningowej dostęp do prezentacji i moim zdaniem to było naprawdę fajne, że wiecie, że mogłam sobie to poczytać, że mogłam to dodatkowo kilka razy po prostu przesłuchać. Ja jestem absolutnie za tym. Uważam, że zajęcia seminaryjne i wykłady powinny być po prostu na stałe przeprowadzane w takiej formie, jak jest teraz w trakcie kwarantanny. Oczywiście ćwiczeń nie można zastąpić i uważam, że również zamiast takich seminariów czysto teoretycznych, na których tak naprawdę mam przekazywaną wiedzę, fajnie by było, gdybyśmy mieli po prostu na każdym bloku taką możliwość, żeby po prostu była na przykład, wiecie, godzina takich zajęć, gdzie omawiamy jakieś case'y i ewentualnie wyjaśniamy wszelkiego rodzaju wątpliwości. Myślę, że to byłoby takie optymalne, zarówno z punktu widzenia możliwości nauczenia się czegoś, bo jednak umówmy się, w trakcie zajęć seminaryjnych, jeżeli trwają one, a czasami naprawdę trwają, wiecie, na przykład 3 godziny i potem jeszcze są zajęcia praktyczne, są ćwiczenia, to skupienie się na tym, co się dzieje, to jest po prostu dramat i po prostu w pewnym momencie człowiek nie przyswaja tego, co robi. A jeżeli mamy po prostu możliwość powrócenia do tego, to myślę, że to byłoby najfajniejsze i osobiście bym jakby chciałabym, żeby to tak wyglądało. Jak widzicie, skończyłam zajęcia na dzisiaj. Na razie nic nie powiem wam więcej, dlatego że pora porobić głośne remonty z użyciem młotków i wiertarek. Także... O! Jak miło. Skończyłam zajęcie na dzisiaj. Zrobię sobie teraz... Teraz godzina. 12.48. Zrobię sobie przerwę do 13.15. Prawdopodobnie w trakcie, kiedy ja się uczyłam, to macie dograny opis mojego planowanego dnia i tego, co chciałabym dzisiaj zrobić i trochę mojej pogadanki. Niestety liczyłam na to, że dostanę dzisiaj paczkę z kastorami i dostanę farby, będę mogła pomalować ten blat, ale to nie kastoram. Będzie mi z tego powodu smutno. To wydaje mi się, że są mapy myśli z Więcej niż lek.
Ale nie jestem 100% tak pewna. W sensie to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie pinpoint, że to może być to. Także ja teraz zrobię sobie chwilę przerwy. Myślę, że... Czy jestem głodna? Jestem głodna, ale czy mi się już chce jeść? Chyba jeszcze nie. Zaczekam jeszcze trochę z obiadem. Krzysio dzisiaj zrobi obiad. Krzysio, daje, że mnie nie słyszy. Krzysiu! Jak zupa. Zrobisz dzisiaj obiad? Czy masz jeszcze obiad? Potem się dowiem. W każdym razie... dzisiaj, tak jak wam mówiłam, chcę skończyć ogarniać... Chcę skończyć? Nie, nie skończyć ogarniać. Zrobię trochę medycyny rodzinnej, dlatego że 21 mam egzamin z medycyny rodzinnej. No i trzeba byłoby również trochę porobić więcej pediatrii, dlatego że nie mogę się za nią zabrać, bo pierwsze tematy są potwornie nudne. A też zbliża mi się egzamin. No. Także ja sobie zrobię przerwę i spotkamy się, jak będę się uczyła i wtedy też wam coś poopowiadam. No. Popatrzcie, to dostałam! Dostałam przesyłkę z więcej niż szlak. Nie jest to przesyłka sponsorowana, ani nic w klimaty. W takiej ładnej torbie, tak? Tak, ładna, bardzo fajna, podoba mi się. I faktycznie jest taka porządna, gruby ten materiał jest. Jest. Albo ma w myśli. Coś jeszcze? Faber-Castell. Fine Life. Grip. Fine Tip. Lubię w ogóle Faber-Castell jako firmę. I mamy dwa albumy w myśli. Ten pierwszy. I ten drugi. Ale ładnie to jest wykonane. Jest pan plan pracy w środku. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają takie, taki album. Plan pracy. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, marzec, luty. Po drodze jest też. Tonny, grubo, papier. Ładne grafiki. I album ma w myśli, spis treści, pierwszy tom to jest tylko interna, gruba okładka, bardzo ładnie wykonane to logo, bo logo jest, napis tutaj jest błyszczący. I ze względu na to, że więcej niż lek, jest coś takiego, że mamy do każdego tematu, prawie każdego tematu jakąś historyjkę. Innym się to podoba, innym nie. Ja lubię te historie, bo część jest totalnie tak, tak głupia, że... Proszę, nie mam tylko powietrza obracać. Że dobrze mi się to zapamiętuje i w związku z tym do każdego tematu, do każdego działu mamy rysunek. Podział. Tutaj takie moje rysunki związane z danym tematem, z daną historią. I miejsce do zrobienia własnych notatek. Fajnie. Nie spodziewałam się, że to jest takie... duże wymiarowo. Duży ten album, ja w sensie nie wiem co to jest, B coś? B3? Na co się to wygląda? To może być B3 albo... No nie patrzę, nie znam, ja wiem jakie to. Albo B4, nie, to nie wiem, nie wiem. Albo jakieś takie mocno niestandardowe, ale bardzo ładnie wykonane są te albumy. Porządne, twarde, masz jeszcze papier w środku. Papier to jest, o, to są na przykład jeszcze przykładowe mapy myśli. A nie, to są, przepraszam, informacje dotyczące uczenia się, ślicznie są wykonane. Takie fajne, kolorowe. Także bardzo fajnie. No i na początku mamy spis treści. Spoko, cieszę się. Wcześniej nie zamawiałam, dlatego że doszłam do wniosku, że chcę to robić już bezpośrednio przed, jakby przy nauce do leku, który ja będę zdawała. Wcześniej wykupowałam kurs, dlatego że ja teraz miałam przedłużony dzięki uczelni. Znaczy tak czy siak bym przedłużała, ale uczelnia wykupiła nam dostęp. Chciałam zamówić tak czy siak te mapy myśli do przedłużenia drugiego kursu.
Mapę myśli, jak się je zamawia pierwszy raz, to mamy zniżkę. 201 zł jest zniżki, czyli płacimy za mapę myśli 99 zł. Mamy dwa albumy, cienkopisy i torbę. Kurde, bardzo mi się podoba ta torba, jest śliczna. Tutaj na dole jest taka część gumowa. W takim ładnym kolorze, nie wiem, to się nazywa, to nie jest miętowy. Co to jest miętowy? Może miętowy. Miętowy. No, tak się... Taką dzisiaj dostałam paczkę. Zaraz się wezmę za ogarnianie swojego życia na tym lanie, który też jest fajny, podoba mi się. Jest taki śliski ten papier, ale nie jest bardzo błyszczący. W sensie, wiecie, czasami może być taki papier, który jest błyszczący i wiadomo, że nie będzie się dało na nim pisać, natomiast na tym prawdopodobnie cienkopisami nie będzie problemu i nie powinien przebijać na drugą stronę. Dobra. W ogóle jeżeli chodzi o moje podejście do leku, no to na pewno będę podchodziła do leku we wrześniu. Natomiast ze względu na to, że zmieniają się trochę, nie wiem jak to określić, przepisy dotyczące leku i będzie baza pytań, no to prawdopodobnie będę podchodziła potem jeszcze raz do leku, no i pewnie też podłużę jeszcze raz kurs. Może mi się uda. Ja w ogóle jestem osobą, która potrzebuje strasznie czasu, żeby się nauczyć do egzaminów pisemnych. Egzaminów testowych, tak jak lek, no i większość egzaminów na studiach. Dlatego, że ja nie umiem pisać tych egzaminów. To jest dla mnie po prostu jakiś dramat, horror i w ogóle nie lubię egzaminów pisemnych. No nic. Dobra, to chyba wszystko z mojej strony. Chcę dokończyć oglądać filmik. Mam jeszcze 10 minut przerwy, a potem siadam do medycyny rodzinnej i po medycynie rodzinnej sobie ogarnę ten plan. I siędziemy do pediatry. Dobra. To do zobaczenia. No bo jest jasno. Wracamy do nauki, a dokładniej w tym momencie jeszcze do planowania. Niestety, co muszę Wam powiedzieć, to, że na planie, który jest dołączony do albumu map myśli, nie da się pisać cienkopisami, które mamy w zestawie. Niestety album jest po prostu za śliski. Czy mi to jakoś przeszkadza? Fajnie by było, gdyby się dało, ale rozumiem, jakby, że nie da się mieć wszystkiego z jednej strony, mieć, wiecie, taką grubą, w miarę śliską powierzchnię, a jednocześnie w stanie pisać potem cienkopisami. Także no cóż. Słuchajcie, to, czym chciałabym Wam teraz powiedzieć, to jest odpowiedź na pytanie dotyczące tego, co ja lubię robić w wolnym czasie. I tutaj zobaczycie trochę tego, co ja robię w wolnym czasie. Bo będę i gotowała, i na koniec będę grała w gry. Zapraszam na kanał Medic of Duty, link w opisie. Ja mam kilka pasji, to znaczy z kompletnie różnych dziedzin. Ja kocham jazdę konną i jeżeli ktoś zacznie mówić, to takie fancy i drogie i w ogóle bla bla bla. Tak, niestety nie jest to najtańszy sport, natomiast zaufajcie mi, nie ma niczego fancy i burżujskiego w wydłubywaniu kupy z kopyt konia, czyszcząc go, także nie. I liczba urazów, jaką ja miałam związaną z tym sportem, jest... wskazuje na to, że to nie jest takie ciuciu-muciu i dla ślicznych panienek na białym rumaku. Niestety to jest powód, dla którego bardzo mało
jest dużych dorosłych osób, która jeździ, dlatego że większość sportów zaczynamy uprawiać jako dzieciaki, a potem się okazuje, że to jednak nie jest takie, wiecie, to nie są kucyki pony. I konik też ma trochę siły i potrafi zrobić krzywdę. Kolejną rzeczą, którą lubię robić w wolnym czasie, jest opiekowanie się moimi ślicznymi roślinkami. Ja mam lekkiego świra na punkcie roślin, co kiedyś już zostało zauważone na live'ie z nauki. Niestety nie mogę robić aktualnie live'u, bo po prostu wywala mnie z YouTube'u. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego, ale takie są aktualne realia. Rysuję. Nie umiem rysować, ale lubię rysować. To znaczy nie umiem. Czasami umiem, czasami nie umiem. Są rzeczy, które umiem robić, są rzeczy, których nie umiem robić. Ze względu na moją łatwość frustracji przerzuciłam się na digital, żeby po prostu móc poprawiać błędy i cały czas dodawać jakby warstwy i poprawiać, i jak coś mi nie pasuje, to po prostu usunąć. Chociaż medium, które najbardziej mi się zdecydowanie podoba, to są akwarele. Uważam, że po prostu efekty, które można uzyskać, są przepiękne i zazdroszczę ludziom, którzy potrafią się nimi posługiwać. Wiem, że to jest kwestia tego, ile czasu się na tym spędzi, ale nadal zazdroszczę. Przede wszystkim, wiecie, patience, jak to się po polsku nazywa? Nie będę słowa po polsku. Cierpliwości, zazdroszczę im cierpliwości. Co jeszcze lubię robić? Gram na kompie, w sensie mam takie okresy, że w ogóle nawet nie włączam żadnej gry, bo wiem, że się to źle skończy, ale tak jak teraz, kiedy mam, wiecie, po południu czas i nie muszę wstawać na rano, na wczesną godzinę, to zdecydowanie gram. I chyba taką pierwszą grą, która mnie pochłonęła, to był Wiedźmin. Wcześniej oczywiście była Tibia, Heroesy Trójka, takie klasyki mojego dzieciństwa, natomiast zdecydowanie taką swoją bardziej poważną przygodę z grami zaczęłam od Wiedźmina. Jedynkę bardzo późno, w sensie parę lat po wyjściu, ze względu na to, że po prostu nie miałam sprzętu, na którym by jedynka poszła. W tamtych czasach, teraz to się może wydawać śmieszne, ale to było parę lat, ładnych lat temu. No i potem dwójka i tak dalej, i tak dalej. Gotuję. Jeżeli mam spokojny dzień i wiecie, i mam czas, to naprawdę bardzo, bardzo lubię gotować. A szczególnie jeżeli, wiecie, mogę zrobić takie rzeczy, no wiecie, nie może smażony kurczak, ale ciasta, chleb, pasztet, te takie, wiecie, takie rzeczy, które zazwyczaj kupujemy, a nie robimy w domu. Jak mogę się za nie zabrać, to jest coś, co bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy. Sprawia mi kupę frajdy. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Rower. W zeszłym roku chcieliśmy z Krzyśkiem pojechać na Greenvalo, ale niestety wyszło jak wyszło. Ale bardzo bym chciała kiedyś właśnie pojechać jeszcze na taką długą wycieczkę rowerową. Mam nadzieję, że jakoś jeszcze przed rozpoczęciem specjalizacji nam się uda, dlatego że wiem, że potem znalezienie 2 tygodni wolnego to nie będzie najprostsza sprawa. W związku z czym mam nadzieję, że udałoby nam się to jakoś zrobić w przeciągu może roku. Wiecie, tak na przykład na 2 tygodnie ze śpiworami, z namiotem, z sakwami. Mamy wszystko, po prostu mamy wszystko, co jest nam potrzebne do wyjazdu, tylko tak naprawdę w tym momencie potrzebujemy mieć na to czas. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Co ja lubię robić? Mam rybki. Tak, mam rybki. Lubię patrzeć na moje rybki. To chyba wszystko, co mogę Wam powiedzieć o moich zainteresowaniach. Oczywiście są rzeczy, o których nie mówię, tak, no bo są to takie bardzo przyziemne sprawy. Na przykład nie, spacer po lesie. Ostatnio byliśmy na spacerze i jestem zaskoczona, czemu wcześniej nie chodziliśmy, skoro pod Warszawą jest tyle pięknych lasów, a w tym momencie są one po prostu puste i tak naprawdę nikogo się nie spotyka. Nie wiem, jak to wygląda na co dzień. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś takich parkach, które są w Warszawie, ale lasy. Zdecydowanie. Dzisiaj jeszcze się pouczę, ale robię sobie teraz przerwę. Powiem Wam, że teraz jak już przeszłam do takich normalnej części pediatrii, w sensie nie chorób genetycznych. Ja wiem, że choroby genetyczne to jest normalna część pediatrii, ale jakoś mnie to nie pasjonuje, może dlatego, że teraz już się to wszędzie przewijało.
W każdym razie teraz robię choroby noworodkowe, co się bardzo fajnie czyta. A w przerwie oglądam filmik z poszukiwania skamieniałości ryby. Tak. Także ja robię sobie przerwę i pewnie zobaczymy się wieczorem, jak już będę miała całą naukę na dzisiaj ze sobą. I wtedy opowiem wam, jakie mam opcje spędzania wieczorów w kwarantannie. W ogóle to nie powinnam powiedzieć kwarantannie, tylko podczas epidemii COVID-19, dlatego że żadna z osób, którą znam, nie była objęta kwarantanną i ja też nie jestem zakażona, także nie w kwarantannie, a w izolowaniu się od innych ludzi, poza tym jednym człowiekiem. A skąd wiesz, że nie jesteś zarażona? Robili ci testy? A tobie? A nie! No, oficjalnie nie jestem chora, w związku z czym nie jestem objęta kwarantanną. Ale nie musisz być chora, żeby być objęta kwarantanną. Wystarczy, że jest podejrzenie, że jesteś chora, żeby być objęta kwarantanną. Nie istnieje podejrzenie, że jestem chora, przynajmniej na COVID-19. No wiele nie, innych rzeczy jestem chora. Możesz cię skłosić? Na głowę jestem chora. O! A to jest ryba. Popatrzcie, to jest ryba, która je wszystko. Gdyby ktoś się zastanawiał, to jest złota rybka, która teraz przede mną ucieka i udaje niewinną. W każdym razie dwa razy już w jej pysku zwiedziliśmy, znaczy raz oboje, a raz Krzysiek, obecność innej ryby, a dokładnie otoska. Może gdzieś tu jest otosek, to wam pokażę. Gdzie są wszystkie otoski? Pochowały się, zjadłeś wszystkie otoski. Ty... On ma na imię oślełąka. Nie wiem, gdzieś wszystkie otoski się pochowały, albo zostały zjedzone. Wcale nie zbliżam na ciebie oskarżająco kamery. W każdym razie otoski to są takie rybki, które bardzo przypominają glonojady. O, tu jest otosek. Widzicie, wszystkie te płetwy boczne i ogólnie całe ciało jest bardzo sztywne. To znaczy płetwy boczne są... mają taki promień, który jest bardzo twardy, bardzo ostry i utyka w różnych miejscach, na przykład w twoim pysku. I otosek ma taką strukturę płyt na ciele, które właśnie przypominają strukturę płyt na glonojadach. A oni znowu są razem. Nie wiem, czy tutaj widać, ale tu są dwa glonojady. Przy czym one już spłodziły dzieci. Dzieci się gdzieś zmyły, więc może zostały zjedzone przez ciebie. Nie przyznajesz się. Ale masz ochotę pyszczak. To jest osałonka. To jest peryskop. Peryskop. Zacznie się odbija światło, za co przepraszam. W każdym razie to jest peryskop. A to jest cyklop. Zgadnijcie, dlaczego ma na imię cyklop. Dodam, że przed chwilą było widać jego drugą połowę ciała i to ma dosyć duże znaczenie w kwestii jego imienia. W każdym razie, o tu jest na przykład Neonek, który ma takie dziwne coś, nie wiem co to jest, ale ma. I ma to od dłuższego czasu i żyje. Masz GoPro, przecież możesz we wodzie kręcić. Ale mam długi rękaw. O, cyklop, zgadnijcie dlaczego. Cyklop jest uroczy. Cyklop jest uroczy, tak. Jestem normalna, ta kwarantanna mi nie szkodzi, gadam z rybami. Zawsze gadam z rybami. Trzymajcie się, hej. Skończyłam naukę na dzisiaj, a to oznacza, że biorę się za robienie kremu czekoladowego, który w cieściości zostanie zamrożony jako lody. I zaraz zamknę okno, żeby nie było tak dramatycznego pogłosu z dworu. Co potrzebujemy do kremu czekoladowego? Czekoladę gorzką. I krem mascarpone. Śmietankę. I cukier puder, który zaraz ściągnę. Natomiast zanim zacznę cokolwiek robić, to wrócę się po telefon, nigdy nie robiłam kremu sama na mascarpone czekoladowego, a nie chcę strzelić proporcji. Mimo, że ja bardzo rzadko używam w ogóle przepisów do czegokolwiek, to w tym przypadku najpierw wstawiam wodę, garnek,
Znaczy, pada garnek, woda, miska. Pali się pali. W ogóle powiem wam, że od czasu, kiedy używam kuchenkę gazową, to nie wyobrażam sobie, że miałabym używać jakiejkolwiek innej. To jest tak nieprawdopodobnie wygodne. Tak cudownie można regulować temperaturę. Może brakuje mi trochę takiego bardzo, bardzo, bardzo malutkiego gazu, którego mogłabym używać w sytuacji, kiedy gotuję coś długo. Bo nawet tak jak tu mam najmniejszy gaz, to jest średnica tego czegoś, nie wiem jak to się nazywa. Gaźnika? Ale to jak gotuję na przykład, nie wiem, rosół, nawet takim mega gigantycznym garnku, to mimo wszystko gotuje się on troszeczkę za mocno. No ale cóż. Palnika? Coś za coś, co? Palnika? Palnika! Podrzuciłbyś mi telefon? Nie, bo tam się patrzą na YouTube. No i powiedz, jak się robi krem. Bierzesz mascarpone. Ubijam ze śmietaną. Ubijasz ze śmietaną. Tak. Dzwonisz do cukierki i zamawiasz krem. Ale przepis dla mnie, nie dla ciebie. A. Myślicie, że za kamiską mi wystarczy? Nie. Musimy zabrać. To jest w ogóle moja miska, która jest zazwyczaj do ubijania ciasta. A to jest nowa miska, którą kupiłam. Do ubijania ciasta? Do ugniatania ciasta na chleb. To jest idealna miska do ugniatania ciasta na chleb. Bo ja, proszę ja was, robię chleby domowe. W ogóle uwielbiam robić chleby. Bo mam to za nieprawdopodobnie przyjemne zajęcie. Do czekolady dodam trochę mleka. Wtedy łatwiej się rozpuszcza, bo bardziej równomiernie rozprowadza się ciepło. Dodam troszkę mleka. Znaczy mleka. Produktu mleko podozastępczego, wegańskiego. Nie jestem weganką. Nie nazwałam się nawet wegetarianką, chociaż generalnie nie jem w ogóle mięsa w tym momencie. Natomiast... Chcesz taki z jajkami czy bez jajek? Bez? Bez jajek, tak? Tak. No to słuchaj, śmietanę, kremówkę 30 lub 36. Tak. Przechowuj mocno schłodzoną w lodówce. Tak zrobiłam. Bla, bla, bla. Ubi. Na 20 minut przed szykowaniem musu naczynie ze śmietaną umieść w zamrażalniku. 250 gram śmietanki słodkiej. To 250 ml, bla, bla, bla. Skąd mam wiedzieć, czy śmietanka jest słodka? Bo jest śmietanka, a śmietana chyba nie jest słodka. Mhm. Chyba jest słodka. Najwyżej się dosłodzi. No ja kupiłem taką do deseru. To po prostu nawyczki. Jezu, tu jest tyle nie na temat off-topiku. Czy jest... A masz przepis gdzieś po prostu proporcje? Dobra, czy tam jest cukier puder? Proporcje chcesz? Cukier puder czy jest? No, jest cukier. Ile? Dwie łyżki. Dobrze. Dwie tabliczki gorzkiej czekolady, 250 gram serka mascarpone, 250 gram śmietanki kremu. A jak mam 500 gram serka mascarpone? Jak masz 500 gram serka mascarpone, to masz za mało śmietanki, czekolady i cukru. Dobrze. To nie będę was mordować ubijaniem. Widzimy się za chwilę. Dobra, mam śmietanę ubitą. Powiem wam, że od czasu, kiedy pierwszy raz zrobiłam masło, to się strasznie boję, że przebiję śmietanę. W sensie ze śmietany robi się masło i można zrobić masło w domu i polega to po prostu na tym, że zostawia się śmietany bez kontroli i wtedy zrobi się masło. Zapomnij powiedzieć YouTube'om, że dodałem cukier puder, jak nie patrzyliście. Krzysio dodał cukier puder, jak nie patrzyliście. Dwie łyżki cukru pudru. Robię to z przepisu, więc prawdopodobnie i tak to zmienię. No ale zdecydowanie dużo już tej śmietany nie chcę ubijać, bo zaczyna się... Nie, jeszcze się nie rozwarstwia. Dobra, teraz potrzebuję wagę. W ramach, że mam 500 gramów serka mascarpone. To takie opakowanie po promocji. Muszę z tego odbierze 250 gramów. To ciężko, na pół musisz podzielić. Czy ty się musisz wymądrzać? Tak. Tak myślałam. Za kulis podpowiadam. Jestem suflerem. 90. Generalnie jak się wbija mascarpone, to powinno się to robić partiami, a nie
Jeżeli wbijam mascarpone, to powinno się to robić partiami, a nie wszystko razem. Kremy w ogóle na mascarpone i śmietanie są absolutnie idealne do bezy. Pyszności. Zresztą do sałatów też, ale beza taka nie za słodka z kremem, z mascarpone i czekoladą albo kawą. Z kawą. Ostatnia łyżka i potem jeszcze 20. No, spadę. I teraz musimy to poobijać na gładką masę. Zobaczmy, jak się ma czekolada. Czekolada się rozpuszcza. Pamiętajcie, żeby nie dodawać gorącej czekolady. Czekolada jest rozpuszczona. Żeby nie dodawać gorącej czekolady, tylko czekolada, która trochę przestygła. Bo inaczej może się wszystko zważyć. No dobra. Także czekolada mi tu stygnie. Nie była za gorąca. W ogóle rozpuszczanie czekolady w kąpieli parowej. Pamiętajcie, że wtedy miska nie może dotykać wody, dlatego że czekolada nam się spali, że tak to określę. Jest najbezpieczniejsza. Ja nie umiem rozpuszczać czekolady w mikrofali. Nie umiem. Za każdym razem ją spalam. W sensie. To nie jest spalanie, to jest po prostu krystalizacja. Ale za każdym razem psuję czekoladę. Także wracam do mieszania. I wymieszam ją z mlekiem, tak żeby to było gładkie. Czy z mlekiem? Z produktem mlekopodobnym. Czego zrobiłam się tak naprawdę? A, o nie! Wegetariański ganasz. Nie, czekolada nie jest wegetariańska. Zrobiłam się ganasz z tego. Patrz, jaką ma ona konsystencję. Powinna być trochę bardziej błyszcząca. Troszeczkę może ją w ramach. Mogę ją zacząć powoli dodawać. Jak powiedziałam wcześniej, nie dodaję wszystkiego na raz, tak jak w przypadku mascarpone. Więc może zwiększam ryzyko na to, że coś mi się rozwarstwi, zważy i w ogóle nie wyjdzie. Dobra, myślę, że to jest wszystko, co jestem w tej chwili w stanie osiągnąć. Natomiast wstawię to do lodówki, dam się tego mu schodzić. Oh, and welcome. Tak. No spoko. To teraz zapraszam was w drugie miejsce, gdzie spędzam wolny czas. Bo generalnie książki czytam wieczorem, jakoś nie umiem w ciągu dnia czytać książek. Ja czytam książki w łóżeczku. Natomiast mamy kilka już opcji. Albo mogę zrobić to, co powinnam, czyli ogarnąć ten materiał, który nagrałam, ale nie będę tego robiła, przecież trzeba go skończyć najpierw nagrywać. Albo mogę zająć się budowaniem w Simsach, bo wtedy mogę posłuchać podcasta. Wieśka na razie robię sobie przerwę. Mogę porysować, ale mi się chyba nie chce. W związku z czym zapytam Krzysia, czy chce ze mną pograć. Chcesz ze mną pograć? Nie. Bo generalnie ja umiem grać w Wiedźmina i w takie gry, w których nic nagle mnie nie zabije. A w całą resztę se. Tak. Bardzo se. Jak tu się otwiera rozmowa? Właśnie byłeś w okienku, w którym się otwiera rozmowa i zamknąłeś. A. Masz w progu czat. A! Ha ha. Ha ha ha. Rozpocznij.
Gdzie ty to widzisz? A! Haha. No, także... Także tak. Tak wyglądają nasze wieczory. Tam drinka. Mam Call of Cthulhu. Cthulhu, który chce przejść i nagrać walkthrough. W sumie czemu nie? No. Ale to byłoby wszystko z mojej strony. Życzę wam miłego tygodnia i widzimy się w przyszłości. Do zobaczenia. Pa, pa! Chcesz się pożegnać? Powiedziałem pa, pa. Ale powiedziałeś to w momencie, kiedy ja mówiłam, więc nie wiedziałam, że powiedziałeś. Pa, pa. Cześć.